Na koniec niebezpieczna wizyta z charytatywnym celem. Najsłynniejszy polski koszykarz Marcin Gortat odwiedził żołnierzy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu. Gwiazda amerykańskiej NBA od lat idzie ramię w ramię z Wojskiem Polskim. Fundacja sportowca wspiera dzieci wojskowych, którzy biorą udział w misjach w Afganistanie. Marcin Gortat to jeden z najlepszych zawodników amerykańskiej ligi koszykówki. Obecnie gra w zespole Washington Wizards. Jako jedyny Polak wystąpił w finale rozgrywek najsłynniejszej zawodowej ligi koszykówki NBA. Słynny koszykarz zwiedził Izbę Tradycji i Mazowieckiego Pułku Saperów. Jednostka pełni trudną służbę, unieszkodliwiając niewypały i niewybuchy. Koszykarz wpisał się do księgi pamiątkowej i symbolicznie wymienił koszulki. Wojskiem Marcin Gortat interesował się od dziecka. Tata był wojskowym i tak chyba troszkę zostało. Wychowywanie się również na jednostkach wojskowych, gdzie jeździło się na CWKS Legię z tatą na halę. I myślę, że potem również cały epizod w NBA, gdzie tak naprawdę kultura amerykańska troszkę inaczej, ma inne troszkę podejście do żołnierza. Gracz NBA z wielkim zainteresowaniem obejrzał także sprzęt używany przez saperów podczas pełnienia służby na misjach wojskowych. Marcin Gortat odwiedzał naszych żołnierzy w bazach w Afganistanie. Przywitał się też z psami specjalnie szkolonymi do wykrywania ładunków wybuchowych. Pomysł wizyty u saperów w Kazuniu powstał podczas jednego ze spotkań z żołnierzami. Jeden z żołnierzy zagadnął go, czy nie mógłby odwiedzić saperów. On mówił jak najbardziej, w związku z tym jest u nas dzisiaj, z czego się bardzo cieszymy. Fundacja Marcina Gortata od lat pomaga rodzinom żołnierzy służących na misjach w Afganistanie. Co roku grupa kilkudziesięciu dzieci wojskowych na jego koszt spędza wakacje na koloniach nad morzem. Słynny koszykarz ma wciąż nowe pomysły na wspieranie naszej armii. Sprzedajemy na mojej fundacji koszulki i opaski, z których dochód będzie przekazany na rodzinę żołnierzy. I tak jak mówię, dołącza się coraz więcej sportowców również. To nie pierwsza wizyta koszykarza u mazowieckich żołnierzy. 2 lata temu był gościem brygady pancernej w Wesołej.